Nginx to szybki i wydajny serwer HTTP. Przy jego pomocy można bardzo szybko wystawić naszą stronę w internecie. Ale czy wiesz jak go prawidłowo i bezpiecznie skonfigurować? W dzisiejszym odcinku od zera do pentestera kilka przykładów błędnych konfiguracji, które mogą narazić nas na atak. Jeżeli materiały tego rodzaju ci się podobają, zapraszam na grupę Od zera do pentestera na Facebooku. W tym odcinku zakładam już, że masz zainstalowany serwer i wyświetla on przykładową stronę po wejściu na localhost. Zaczniemy od dyrektywy alias. Może być ona stosowana do mapowania innej lokalizacji. Popatrzmy na przykład. Przy pomocy składni location definiujemy, że jeżeli użytkownik wejdzie na nasz serwer przy pomocy adresu, który rozpoczyna się od ciągu znaków frytki, to zostanie mu wyświetlona treść z katalogu Home Test Engine Aby to przetestować, Stworzyłem w tym katalogu plik 1.html. Po przejściu do adresu frytki 1.html mogę zobaczyć jego treść. Ale jest jedno ale. Czy zauważyłeś, że po słowie kluczowym frytki nie dodałem kończącego slasha? Co to zmienia? Dzięki temu jesteśmy podatni na atak path traversal, czyli możliwość wyświetlenia plików z innej lokalizacji niż ta, której byśmy sobie życzyli. Aby to udowodnić, stworzę plik 2.html w katalogu home/test. Teraz wystarczy wejść na lokalizację używając podwójnej kropki po słowie frytki. Jak widzisz, wyświetliłem zawartość pliku 2.html pomimo tego iż nie znajduje się on w katalogu, który został zdefiniowany w dyrektywie alias. Aby poprawić ten błąd, należy zawsze kończyć adresy slash'em. Drugi przykład to automatyczne ustawianie odpowiednich nagłówków bezpieczeństwa w odpowiedziach serwera. W naszym przypadku ustawiam nagłówek X-Frame-Options tak, aby uniknąć ataku clickjacking. Jeżeli nie wiesz, co to za atak, zapraszam do mojego poprzedniego filmu o tym temacie. Link znajdziesz w opisie. Dzięki funkcjonalności addheader w każdej odpowiedzi serwera znajduje się prawidłowy nagłówek. Ale czy aby na pewno? Załóżmy, że w lokalizacji XSS chcę, aby oprócz standardowych nagłówków dodany był dodatkowy, odpowiedzialny za obsługę XSS w przeglądarce. Używając więc instrukcji addheader dokładam dodatkowy nagłówek. Logicznym jest, że serwer powinien sumować te nagłówki, a więc w odpowiedzi powinien znajdować się nagówek z pola nadrzędnego i dodatkowy z pola podrzędnego. Nginx działa jednak inaczej i wyświetla nam jedynie nagłówki z pola podrzędnego, co w niektórych sytuacjach może prowadzić do poważnych błędów. Tak jak tutaj, gdzie nasza strona nie jest już chroniona przed atakami clickjacking. Trzeci przykład pokazuje, jak działa porównywanie ciągów znaków. Załóżmy, że pod adresem admin .local znajduje się panel administratora, który może być używany jedynie przez osobę korzystającą z jednego statycznego adresu IP. Tworzymy więc dwie konstrukcje if. W pierwszej sprawdzamy, czy użytkownik odwiedza witrynę admin Local. W drugim natomiast, czy jego adres IP jest różny od 10.10.10.10. 10, 10, 10. Jeżeli oba warunki są spełnione, oznacza to, że chce on odwiedzić panel administratora, nie będąc do tego upoważnionym. Zwracamy więc nagłówek 403 i kończymy dalsze wykonywanie pliku konfiguracyjnego. Pewno zastanawiasz się, co to za dziwna konstrukcja ze zmienną blok? Wynika to z faktu, iż engine x nie obsługuje konstrukcji if z dwoma warunkami, stąd takie obejście problemu. I rzeczywiście, nasza konfiguracja działa prawidłowo. Jeżeli próbujemy wejść na podaną domenę, otrzymujemy błąd 403 i zgadza się nasz adres IP. Jak obejść to zabezpieczenie? Do porównywania znaków użyliśmy tildy. Wystarczy więc, że zamiast odwiedzać stronę admin local, spróbujemy wejść na admin .local pisane z dużych liter. Tak właśnie udało nam się obejść zabezpieczenie. Czwarty błąd jest związany z wyrażeniami regularnymi. Wielokrotnie przestrzegałem, iż jeżeli ich używamy, należy mieć się na baczności. W tym wypadku, jeżeli zapytanie pochodzi od domeny admin adminlocal, zwracamy odpowiednie nagłówki cors tak, aby możliwe było wykonywanie zapytań ajax do tej domeny. Do sprawdzania nagłówka origin używamy wyrażenia regularnego. Czy potrafisz odnaleźć błąd? Prześlećmy to wyrażenie wspólnie. Musi zaczynać się ono od http://admin. A następnie .local. W wyrażeniach oznacza dowolny jeden znak. Tutaj jednak mamy do czynienia z normalną kropką, ponieważ została ona poprzedzona backslashem. Tylko że sprawdzamy tutaj tylko początek nagłówka. Brakuje bowiem znaku dolara, który oznacza koniec ciągu znaków. Możliwe jest zatem stworzenie takiej domeny, która będzie zaczynała się od admin.local, a równocześnie będzie subdomeną innej domeny. Dla przykładu, to wyrażenie będzie działało również dla admin.local.szurek.pl, umożliwiając tym samym zapytanie ajax również z tej domeny. Dlatego też pamiętaj, aby nie zapominać o znaku dolara. Ostatni przykład na dzisiaj, będący jednocześnie najbardziej skomplikowany. Możemy ustawić serwer w taki sposób, aby obsługiwał pliki PHP. Są one wtedy wysyłane do odpowiedniego interpretera języka PHP. W internecie można odnaleźć wiele tutoriali, nie wszystkie jednak są prawidłowe. Popatrzmy na ten przykład. W katalogu user share nginx HTML test.php umieściłem przykładowy plik zwracający bieżący czas. Jak widać, wszystko działa jak należy. Spróbujmy zatem zmienić nazwę tego pliku na test.png i spróbować jeszcze raz. Oczywiście takie coś nie zadziała, ponieważ nginx obsługuje tylko pliki z rozszerzeniem PHP. Ale czy na pewno? Teraz użyjemy innego adresu URL. Na jego początku jest nazwa naszego obrazka, następnie slash, a potem nazwa nieistniejącego pliku PHP. EngineX przekaże ten ciągno wywołanie przez PHP, ponieważ kończy się on tekstem.php. PHP jednakże spróbuje wykonać pierwszy pasujący plik jako PHP z powodu opcji CGI Fix Więcej na temat tego ataku na stronie, która tłumaczy ten błąd bardziej kompleksowo. Był on na tyle częsty, iż w najnowszych wersjach PHP podany wyżej atak nie zadziała. Jest to spowodowane zmianą w konfiguracji Limit Extensions, która definiuje, jakie pliki mogą być rozpoznawane jako PHP. A czy ty znasz jakieś inne błędy konfiguracji? Podziel się nimi w komentarzu. Te i inne błędy rozpoznaje mało znane narzędzie Gixi, które jest w stanie skontrolować pliki konfiguracyjne. Sprawdź czy ty nie jesteś podatny. I to wszystko na dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji kanału Kaspershire na YouTube i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.